końcu przyszła długo przeze mnie oczekiwana chwila, moja paczuszka, mój komputer, także otwieramy. No i słuchajcie, robimy unboxing, opening, jak kto woli. Jeszcze raz, dlatego na dowód wyciągnęłam to, co mi zostało z poprzedniego razu, bo zapomniałam, także taka karteczka w środku powinna znajdować się ponownie i macie informację, że to, to już było, tak? Co mogę Wam powiedzieć? Zamówiłam komputer 26. Dostałam go pierwszego, przyszedł i nie uruchamiał się do piasu, zaczął pipczeć. Według tych, wiecie, co ile pika, to było, że to będzie albo płyta główna, co jest bardzo rzadko, i po prostu większość osób odrzuca tą opcję, albo karty pamięci RAM. Komputer poszedł do diagnozy. Stwierdzili, że to płyta główna, także moje szczęście jest świetne. I dzisiaj mamy 16. 8 rano, kurier zbudził. Niby pracuję od 9, ja po 8 zadzwonił. I cóż. Miejmy nadzieję, że tym razem działa, bo jak nie, to mi szlak trafi. W skrócie. Także zaczynamy otwieranie. Także ja sobie przewrócę może na tą większą powierzchnię. I cóż. Chociaż czekajcie, wydaje mi się, że z drugiej strony otwieram, że o stąd, tutaj, chwilina. Czy mam rację? Się okaże. Przewracamy. Widzę, że jest mój adres. Powinnam była wcześniej zamazać. Trudno, zrobimy tak, żebyście nie zobaczyli. Czyli zrobimy meksy. Hop! Także otwieramy. To jednak chyba było dno. Ups! Mój telefon. Także tak wygląda paczuszka w środku. I cóż, na początku byłam w szoku, że te pudełaczka są puste, no ale w końcu wszystko jest zmontowane. Także wyciągnę z tego pudełka, wiecie, skrzyneczkę i pokażę, jak Wam to wygląda, bo ze styropianem jest tricky i wiecie, i chcę to zrobić ostrożnie, poza kamerą, żeby mieć pewność na spokojnie, że wyciągnę, nie opuszczę i tak dalej. Zanim otworzę, chciałabym zaznaczyć, że właśnie to pudełko w odróżnieniu do reszty jest zaklejone ich taśmą. Także mam nadzieję, że widzicie różnicę, tak? Tutaj nic nie jest zaklejone i że wierzycie w tą całą historię. Jeżeli się znajdzie jakiś pan, który stwierdzi, robisz dramę, wcale nie było w naprawie, czy coś w ten deseń, to mogę podesłać zgłoszenia, tylko zamarzę numery. Także tak. Otwieramy, jak widzicie, jeszcze moja zaklejona taśma jest. I cóż, tak jak mówiłam, wyciągnę poza kamerą, żeby na spokojnie, dla pewności wszystko było. Mam nadzieję, że teraz testy nie przyszły fałszywe, hehe. Taki żarcik, jeżeli ogląda to pan naprawdę, to wie, o co chodzi. No bo skoro nie uruchamia się do biosu, to jak mogliście przeprowadzić test? No raczej płyta główna podczas transportu się nie uruchamia. Jak widzicie, dostałam po raz drugi tą karteczkę, także tak, to wraca z naprawy. Mamy znowu wyniki testu. Teraz wyglądają zupełnie inaczej, tak mi się wydaje, w sensie wydaje mi się, że wyniki wyszły inne, ale dobra, nie wnikajmy. I cóż, wyciągam moje cacko i się widzimy.
Także tak wygląda moje cacko. Trochę mnie przeraziło, bo jak postawiłam, to było takie tum! A stawiałam bardzo ostrożnie. Także zobaczymy to, co się będzie z tym działo. Jak widzicie, z przodu mam wejście, na czym mi bardzo zależało. Na pendrive'a, słuchawki, inne duperele. Mamy podobno coś, co się nazywa nieprzepuszczalnie powietrza, czy coś takiego. No i mamy niezłe zadanie tutaj, żeby podkręcać to wszystko. I wiecie, i powyjmować te poduszeczki. Także myślę, że zrobię to z wami, w międzyczasie będę opowiadać. Słuchajcie, nie wiem, może to jest normalne w niektórych sklepach, ale ja za ten komputer wydałam ponad 6000 zł. Nie dostałam nic w gratisie. Zrobienie reklamacji to dla mnie był jeden wielki problem. Zadzwoniłam na linię. Odebrała taka pani, która stwierdziła, że ona mnie nie połączy z ludźmi, wiecie, od naprawy czy po prostu montażu i tak dalej. Bo siedziałam na strapianie. Bo stwierdziła, że no nie połączy. Pomyślałam, wiecie, może kabelek poszedł właśnie przez to, że tutaj trzeba... O Jezu, co to było? Niepokoi mnie to. Że tutaj trzeba te folie wyjmować. Jak widzicie, ja staram się naprawdę delikatnie to robić. Niepokoi mnie to coś, co trzasnęło teraz. No nie wiem, nie widzę, żeby było coś połamane, ale brzmiało to, sami potwierdzicie pewnie, że jakby było coś połamane. Także pani stwierdziła, że mnie nie połączy i możemy razem zgłosić zwrot. Znaczy reklamację, przepraszam, no to ja się zgodziłam na to. Poprosiłam ją, żeby podkreśliła, że 5 razy pika, z czego to 5 to jest pewnie, nie byłam pewna, czy 4. Bo podobno na początku, jak się włącza, to jest jedno piknięcie, no ale mniejsza. I właśnie powiedziała, że dobrze. Z czego zgłoszenie wyglądało tak, że nie uruchamia się do BIOS-u i pika. Gdzie prosiłam, żeby podkreśliła, ile razy pika. Także myślę, że rozumiecie moje oburzenie, no ale trudno. Sklep zdecydował, że no będzie po prostu odsyłane, że będzie tego reklamacja. No i ta reklamacja, powiem wam, że kończyła się, po prostu ciągnęła się wieki. Ja wiem, że wiecie, że wysyłki też trwają. Coś mnie wychali z tą, spróbuję z tej strony. Albo dobra, zamontuję to po prostu do siebie. Nie wiem, czy coś będzie widać, mam nadzieję, że tak. Więc przyszła reklamacja. Cały czas były różne właśnie te ich kroki. I skończyło się na tym, że będzie wysyłane do serwisu zewnętrznego. No to ja wysyłam zapytanie, ile to będzie trwać. Facet do mnie, że 2 tygodnie. Zaczęłam się burzyć, że jak to? Że 2 tygodnie, nie wiecie, niby normalna sprawa, ale ludzie, zrobiłam u was zamówienie za ponad 6000 zł. Nie daliście mi nic w gratisie, nawet durnej podkładki za 20 zł. Nie daliście mi upustu, nic kompletnie. Jeszcze mam czekać 2 tygodnie, więc im napisałam, że jestem stratna przez nich, tak? Wyjaśniałam w bardzo ładny sposób, dlaczego komputer jest moją pracą. Nie będę wnikać w szczegóły. Jeżeli ogląda to ktoś od zgłoszenia, to i tak pewnie już wie.
I tak, i powiedziałam w skrócie, że jeżeli to ma tyle czasu trwać, nie wiem, słuchajcie, będę musiała to zrobić poza kamerą. W skrócie powiedziałam, że jeżeli to ma czasu tyle trwać, to ja chcę zwrot pieniędzy i będę żądać odszkodowania. Więc zamówili mi podobno, bo to ciężko stwierdzić w moim przypadku dla mnie, nowy procesor, żebym nie czekała. Także nie wiem, czy to jest nowy, z tego względu, że w naprawie pisze naprawa, czasami naprawa to wymiana na nowy. Ciężko stwierdzić, ale komputer według tego, co mi obiecali, miał być wczoraj, jest dzisiaj. Także pomontuję wszystko, odpalę kompa, miejmy nadzieję, że działa. Czeka mnie własnoręczne instalowanie Windowsa, wszystkich programów, wiecie, do montowania, do grafiki i 7 gier. Ponieważ zapowiadam Wam, że od poniedziałku, dlatego jest taki przeskok w datach, będą live'y przez tydzień i codziennie będzie inna gra. Także serdecznie zapraszam, będziemy zaczynać o 15:00. I cóż, miejmy nadzieję, że działa. Słuchajcie, wychodzi na to, że działa! Także jestem podłączona niestety do telewizora. Mojej mamy monitor ma inną końcówkę. Także albo będziemy z przełączką coś kombinować, albo zdążymy w końcu, wiecie, nowe kupić. No i to jest mojej mamy klawiatura, bardzo piękna. Lat ma więcej chyba niż ja. Ale to będzie mój tymczasowy sprzęt, dlatego spodziewajcie się, że będzie głośno. I cóż, pendrive podłączony, czas instalować Windowsa. No i słuchajcie, na chwilę obecną tak to wygląda. Internet i kable w dziwnych miejscach, będę musiała to później ogarnąć. Komputer podłączony niestety do telewizora, tak jak mówiłam, niestety nie dam rady podłączyć tego monitoru. Więc tak, więc bez monitora, ale z TV będę siedziała na podłodze i wszystko robiła. By the way, ogromne, ogromne podziękowania dla Deadbota, który dzielnie nie skrytykował mnie, nie zabił mnie za obudzenie go z samego rana, bo miałam mały problem z obudowaniem z pendrive'a. No nic, wyszło jak wyszło. Także jak widzicie, mam działa w końcu. Po 8, 9, coś w tym deseń miesiącach. Nie śmiejcie się z nawiązaniem do ciąży. Ale tak, po tylu miesiącach w końcu mam, w końcu działa. Także teraz siadam do ustawień, do różnych innych duperali. I cóż, pierwszy zmontowany film prawdopodobnie będzie tym filmem. Także trzymajcie się ciepło. Baju! No i kochani, ostatni update. Niestety przy biurku nie jestem na razie w stanie siedzieć z paru względów. Przede wszystkim dlatego, że monitor mojej mamy ma totalnie inne podłączenie. Plus no, krzesło jest strasznie niewygodne. Jak widzicie, zniknął stąd telewizor. I to właśnie z tego względu, że do telewizora jestem podłączona. Na początku próbowałam siedzieć na podłodze, jakoś to ogarnąć, ale nie wychodziło, więc skończyło się, słuchajcie, tak, że zignorujcie tutaj te wszystkie pudła, laptopy i tak dalej, że wylądowałam, słuchajcie, tutaj. O, znalazłam mój portfel w końcu! Szukałam go tyle czasu, tam jest, jeżeli nie ogarnęliście. Dobra, mniejsza. Także obecnie to będzie moje stanowisko, już Wam pokazuję, co i jak wygląda. No i pokażę Wam nową klawiaturę!
A więc tak wygląda stanowisko z mojego punktu widzenia. Mamy mój komputerek, mamy nową klawiaturę w końcu. Także już oficjalnie klawiaturę i monitor oddam dla mojej mamy, żeby na spokojnie miała komputer. Mamy podłączony już mój mikrofon, tylko niestety jeszcze nie wykombinowałam, jak to poprzyczepiać, żeby wiecie, ten, jak to się nazywało. No to kółeczko, co tam jest teraz, no nie widać, że to kółeczko, ale takie czarne filtr, jak, czy coś takiego, coś w ten desen jakoś tak się nazywa. No i mamy telewizor, jak widzicie, stoi praktycznie na końcu, jeżeli chodzi o nasz stół w dużym pokoju, ale i tak, słuchajcie, jest dla mnie za duże, wszystkie okna sobie pomniejszam. Zazwyczaj, jeżeli potrzebuję grać, to na przykład tak jak teraz widzicie, że mi się filmik montuje, to jest jeszcze mniejsze okienko i na samym środku. Przynajmniej zgubiłam pilot, więc przynajmniej, słuchajcie, w końcu ogarnęłam, jak przyciskami zrobić, żeby mi w ogóle było pasek widać ten srebrny. Miałam sporo do roboty, bo słuchajcie, musiałam zainstalować Windowsa, nie działał internet, nie wiedziałam, o co chodzi. Później się kapnęłam, że trzeba zainstalować sterowniki, ale zanim do tego doszłam, to minęło może z 2-3 godziny. Jak się kapnęłam, że trzeba zainstalować sterowniki, to takie, ale przecież ja nie mam wyjścia na płytkę, bo dostaliśmy płytkę, więc musiałam laptop Zycika wziąć z jego laptopa, podłączyć płytkę, przenieść na pendrive'a, zainstalować ręcznie sterowniki. Teraz na przykład testuję program do montowania, bo wcześniej nie używałam DaVinci. Także słuchajcie, no wszystko jest na takim etapie, że a to instaluję gry, a to testuję, czy wszystko działa, a to coś tam robię, dlatego jest takie opóźnienie. Powiem wam, że już w dwóch grach wydaje mi się, że zostałam przyłapana, bo jedną wiadomość dostałam w LoLu, a kto to jest online. I jak byłam na Overwatchu, to widziałam, że sporo osób jest online. Poza tym pojawiło się dużo nowych miniaturek co do odcinków, także myślę, że już niektórzy się domyślają. Ale jeżeli się nie domyślaliście, no to tak, w końcu mam komputer! I skoro mam, słuchajcie, komputer, to postanowiłam, żeby każdy wiedział totalnie, że ten komputer już jest, że wracamy do tego, co było mniej więcej, bo będą 3 odcinki jak na razie w tygodniu, tylko że będą na zasadzie pewnie 2 komputerowe, jedna cały czas będzie coś się pojawiało z mobilnych lub jakieś tam inne kombo. Jeszcze zobaczymy, jak będzie wychodziło w danym tygodniu. Póki nie znajdę pracy, na pewno będę starała się dla was jak najwięcej po prostu materiałów wrzucać. Natomiast, żeby każdy się dowiedział, że ten komputer jest, to plan jest następujący. Przez następny tydzień, czyli jak odcinek wychodzi w sobotę, to od poniedziałku do niedzieli przez 7 dni będą dzień w dzień live'y. O godzinie 15, mniej więcej do 16-17, zobaczymy, jak to będzie wychodzić, bo to dużo zależy, jaka gra, czy was jest dużo, czy raczej mało, także w tej kwestii jeszcze zobaczymy. Tak czy siak wszystkich serdecznie zapraszam. A jeżeli ktoś będzie zainteresowany, ale na przykład będzie sytuacja typu no niestety nie wyrobię się, bo w pracy czy coś, to pamiętajcie, zresztą wam pokażę. A czekajcie, jest mój... A, to jest mój internet, dobra. Pamiętajcie, że jak wchodzicie na mój kanał, zobaczycie, co mi proponują, co oglądam, ale mniejsza. Jak wchodzicie na mój kanał, to na stronie głównej macie coś takiego jak wcześniejsze transmisje na żywo i tutaj możecie zobaczyć, co się po prostu działo i obejrzeć później powtórkę. Także jeszcze raz powtarzam, od poniedziałku do niedzieli codziennie o 15:00 i tak. I to na tyle. Także trzymajcie się ciepło. A ja cóż, jak ten film się zmontuje, spróbuję zmontować ten film na komputerze,
zobaczymy, czy już ogarniam ten program, czy muszę szukać innego, czy faktycznie jest darmowy, czy będzie znak wodny, się okaże. Także to na tyle. Pa, pa!